Choć ta historia może wydawać się typową sprawą dotyczącą zaginionej osoby, a mroczne plotki na jej temat przypominają raczej film z horroru niż realne zagrożenie, to jednak to, co zaraz usłyszycie, choć niewiarygodne, wydarzyło się naprawdę. 25 sierpnia 2021 roku na policję przybywa mężczyzna, który zgłosił zaginięcie 33-letniej Cassidy Rainwater. Mężczyzna okazał się być przyjacielem zaginionej i, jak twierdził, próbował się z nią skontaktować od dłuższego czasu, lecz bezskutecznie. Mężczyzna twierdził również, że po raz ostatni widział Cassidy 6 tygodni przed zgłoszeniem jej zaginięcia i z tego co wie, ostatni raz widział ją w domku przy Moon Valley Road niedaleko Buffalo w stanie Missouri. Gdy tylko zgłoszono jej zaginięcie, policja rozpoczęła poszukiwanie 33-latki. Jeden z funkcjonariuszy poszedł sprawdzić chatkę, w której miała przebywać, a przynajmniej była w niej widziana po raz ostatni. Policja uważała, że Cassidy mogła przebywać na terenie posesji z jej właścicielem, Jamesem Phelpsem, już od początku lipca. Na terenie posesji nie było jednak śladu po kobiecie, i nic nie wskazywało na to, że przebywała tam wcześniej. Policja była zmuszona wycofać się z posesji z pustymi rękoma. Po tygodniu, bez jakichkolwiek wskazówek dotyczących pobytu Cassidy, śledczy wrócili do domu przy Moon Valley Road i tym razem natknęli się na Jamesa. Mężczyzna przyznał, że Cassidy przebywała z nim w domku, ponieważ miała problemy finansowe. Uzgodnili między sobą, że dopóki kobieta nie stanie na nogi, będzie mogła tam mieszkać. James dodał, że Cassidy przemieszkiwała u niego dosyć krótko. Twierdził, że kobieta pewnego dnia wyszła i już nigdy nie wróciła, ani nie kontaktowała się z nim w sprawie powrotu czy swojego stanu. James zeznał, że 33-latka wyjechała pod koniec lipca, praktycznie w środku nocy, kiedy nieopodal domu podjechał tajemniczy samochód. James powiedział, że Cassidy wsiadła do pojazdu i odjechała, nie mówiąc ani słowa. Nie wiedział dokąd zmierza, ale powiedział policji, że Cassidy wspomniała wcześniej o możliwym wyjeździe do Colorado. Mimo wszystko, dookoła tego tajemniczego zniknięcia roztaczała się dziwna, podejrzana aura, na którą oczywiście policja zwróciła uwagę. Więc, nawet jeśli nie udało im się znaleźć Cassidy, to jednak policja miała pewien trop. Przez kolejne dwa tygodnie nikomu nie udało się wyśledzić Cassidy w Colorado ani nigdzie indziej. Kiedy w końcu pojawiła się wskazówka dotycząca zaginionej kobiety, nikt nie spodziewał się, z jakiego źródła owa wskazówka będzie pochodzić. W międzyczasie policja poprosiła o pomoc FBI i w szybkim czasie agenci federalni otrzymali coś interesującego, ale jednocześnie przerażającego. Mianowicie chodziło o anonimowy cynk ze zdjęciami, które przedstawiały Cassidy częściowo nagą, przetrzymywaną w klatce. Kobieta była żywa na moment robienia owych zdjęć. Kolejne zdjęcia przedstawiały nagie ciało Cassidy, a na innych Cassidy ze śladami okaleczeń. Od tego momentu zdjęcia stały się tylko jeszcze bardziej makabryczne. Inne zdjęcia przedstawiały ciało Cassidy przywiązanej do suwnicy bramowej, maszyny zwykle używanej do przetwarzania dzikiej zwierzyny. Inne, równie okropne zdjęcia pokazywały ciało Cassidy wypatroszone i rozczłonkowane obdarte ze skóry, tak, że na wierzchu została tkanka mięśniowa i układ nerwowy. Na jednym zdjęciu kobieta wisiała ze związanymi rękoma, z otwartym brzuchem, całkowicie pozbawionym wnętrzności. Być może morderca udostępnił te zdjęcia policji, aby pochwalić się tym, co zrobił i faktem, że uszło mu to na sucho. Możliwe jest również, że ktoś inny, kto znał zabójcę, w jakiś sposób uzyskał dostęp do zdjęć, ale przesłał je anonimowo w obawie przed konsekwencjami ze strony zabójcy. Nieważne jednak, która z nich jest prawdziwa. Zdjęcia zostały wysłane do agentów FBI i policji, co dało śledczym wielką przewagę. Sytuacja zmieniła perspektywę. Ze sprawy zaginięcia i prawdopodobnego poszukiwania osoby zaginionej, policja rozpoczęła łowy na morderce. Kilka dni po otrzymaniu zdjęć James Phelps i Timothy Norton zostali aresztowani i oskarżeni o porwanie Cassidy. W ciągu następnych tygodni w domku Phelpsa odkryto szczątki szkieletu. Ustalono, że ciało należy do 33-letniej Cassidy Rainwater. Biorąc pod uwagę makabryczne zdjęcia, odnalezienie szkieletu nie było zbyt wielkim zaskoczeniem, nawet jeśli nie na taki wynik śledztwa wszyscy liczyli. Później ustalono, że przyczyną śmierci 33-latki było uduszenie. Rzecz jednak w tym, że dowody wskazywały, że Cassidy faktycznie została zabita około 24 lipca mniej więcej miesiąc przed zgłoszeniem jej zaginięcia a to jeszcze nie wszystko. Śledczy stwierdzili, że fizycznie znaleźli miejsca, w których robione były zdjęcia Cassidy i oczywiście zdjęcia były robione na terenie posesji Moon Valley Road. Sównica, klatka i coś, co wyglądało na zaschniętą krew, zostały odnalezione na miejscu. Śledczy potwierdzili, że w telefonie Phelpsa również znaleźli podobne zdjęcia do tych, które policja otrzymała od Anonima. Najbardziej przerażające ze wszystkich było jednak to, że gdy policja zajrzała do zamrażarki, stwierdzili oni, że znaleźli coś, co wyglądało na ludzkie mięso. Po testach DNA szczątków zidentyfikowano je jako należące do Cassidy. Odkrycie ludzkiego mięsa w zamrażalce podsyciło pogłoski, że zabójcy rzekomo planowali zjeść swoją ofiarę lub już to zrobili. Po tych szokujących odkryciach, zarówno Phelps, jak i Norton zostali oficjalnie oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia. No i oczywiście o porzuceniu zwłok, jak również znęcanie się i bezczeszczenie szczątków, nie wspominając o porwaniu. Policja twierdziła, że podczas przesłuchania Norton niemal natychmiast przyznał się, że pomógł porwać Cassidy, jak również był obecny w czasie jej śmierci. Policja twierdziła, że Norton zeznał, iż kobieta spała, kiedy on i James postanowili ją zaatakować. Według doniesień Nortona... Plastikowa torba została założona na głowę 33-latki. W tym samym czasie fizycznie unieruchomili Cassidy. Powiedział również, że to Phelps udusił kobietę i że to on znęcał się nad nią podczas robienia tych magabrycznych zdjęć. Norton zeznał, że to Phelps wpadł na pomysł powieszenia Cassidy na suwnicy. Jak również to on wpadł na pomysł z tym, aby wypatroszyć i oskurować kobietę. Finalnie Norton przyznał się również do tego, że w następnej kolejności on i James zanieśli ciało Cassidy do wanny, gdzie została poćwiartowana. Z drugiej strony Phelps odmówił składania jakichkolwiek zeznań bez adwokata. Odmówił również odpowiedzi na pytania śledczych i agentów FBI. Mimo to policja twierdziła, że udało im się odzyskać wiadomości wysyłane z telefonu Phelpsa. I jak się okazało, Phelps rozmawiał z Nortonem o samym ataku, jak i o morderstwie. Z ich rozmów wynikało, że mężczyźni planowali zabić Cassidy 24 lipca. Z rozmów wynika również, że Phelps poprosił o pomoc Nortona. Sprawa nabrała innego obrotu, gdy 4 października 2021 roku podpalono chatę przy Moon Valley Road. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, doszli do wniosku, że pożar był wynikiem podpalenia, a mimo to nikt nie został aresztowany. Na posesji w pobliżu domu odkryto dwa ładunki wybuchowe wykonane z rurek i gwoździ. Szeryf powiedział, że pożar całkowicie strawił dom, a wraz z nim prawdopodobnie potencjalne dowody w sprawie Kasili. Na razie należy pamiętać, że Phelps i Norton Zostali skazani na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Dla Phelpsa przewidziana była kara śmierci, lecz finalnie przyznał się do winy. Norton natomiast początkowo został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie. Natomiast wzięto pod uwagę jego przyznanie się do winy i kooperację z policją, więc jego wyrok został zmniejszony do dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach od siatki.